Kochani, dziś postanowiłam, że nakręcę dla Was daily vloga. Nie wiem, czy będzie tylko z dzisiaj, ale wydaje mi się, że połączę kilka dni. I teraz właśnie będę jadła śniadanie. Tutaj mam jajecznicę z mizerią, chleb. Mam jeszcze herbatę owocową i na deser wzięłam sobie takie kinderki. I tak, zabieram się do jedzenia, bo mi stygnie i się dopiero do Was odezwę. Ja wczoraj zrobiłam deal życia, kupiłam takie duże kinderki za 2,79 tylko, bo opakowanie było troszeczkę tutaj rozwalone i takie przecenię. Ja stwierdziłam, że skoro tylko opakowanie jest rozwalone, to wezmę je za taką cenę, to się bardzo opłaca. Ja właśnie zjadłam śniadanko i teraz będę leciała do miasta. Muszę kupić trochę owoców, bo mam ochotę na kilka rzeczy. I pójdę z mamą na szopkę, bo mama nie była i chcę zobaczyć, także zbieram się i uciekam. Do domu i muszę Wam powiedzieć, że jestem taka zmęczona, jest mi strasznie zimno, bardzo pada śnieg na dworze. Za chwilę zrobię sobie herbatkę, nałożę jakieś ciepłe kapcie i po prostu chwilę sobie odpocznę i poleżę w ciepłym łóżku. Także zmykam robić herbatkę. Dzisiaj będzie drugi dzień tego vloga, ja je jakoś ze sobą połączę i właśnie wstałam i pędzę na śniadanko. Dobra, to ja się zbieram i uciekam do domu, także zmieniam koszulkę, nakładam kurtkę i biegnę. Cześć wszystkim! Ja siedzę teraz w samochodzie, czekam na Daniela. Później będziemy jechać płacić rachunki, pojedziemy coś zjeść, wypić kawę do Daniela rodziców i będziemy wracać do domu.
Strasznie jest dzisiaj zimno na dworze, chciałam Wam powiedzieć. Cały czas pruszy śnieg. Ogólnie jakoś bardzo dużo śniegu spadło. Także tak, trochę marznę. No i czekam na niego. Że Wam chciałam pokazać, jak pada śnieg, ale kurczę, nie widać chyba tego. Bym musiała wysiąść z samochodu, bo naprawdę jest tak zimno, że mi się nie chce, bo zamarznę. Ale od samego rana pada. Właśnie idę się myć i stwierdziłam, że pokażę Wam, czego używam do pielęgnacji twarzy. Także taki delikatny żel krem łagodzący z BB Beauty, z Biedronki. On jest naprawdę świetny i go uwielbiam. On już tutaj mi się kończy i będę musiała biec po drugi. Płyn micelarny również z BB Beauty, ale ja się cieszę, że on się już kończy, bo zaczęły mnie piec po nim oczy, nie wiem czemu. Woda termalna z La Roche-Posay, taki krem z ziai aloesowy, krem pod oczy również z ziai i jakieś tam maseczki. Przeważnie używam właśnie maseczek z ziai raz na jakiś czas, bo jakoś najbardziej mi się sprawdzają i są naprawdę świetne. Także ja się idę myć i idę spać, bo jak widzicie już nawet jestem rozmazana. Także stwierdziłam, że już się z Wami pożegnam i dobranoc, pa pa!